A to tak jak w domu, nie? Słuchajcie, w domu czasami ja też jak nikogo nie mam, mówię aż tak inaczej, dziwnie. Dzisiaj będziemy czytać czwarte przykazanie Boże, które mówi: pamiętaj, abyś dzień święty święcił. I ono brzmi tak: pamiętaj o dniu sabatu, aby go święcić. W 6 dni będziesz pracował i wykonywał wszelką swoją pracę, ale 7 dnia jest sabat Pana Boga Twego. Nie będziesz wykonywał żadnej pracy, ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służebnica, ani twoje bydło, ani obcy przybysz, który mieszka w twoich bramach. Gdyż w 6 dniach uczynił Pan niebo i ziemię, i morze, i wszystko, co w nich jest, a 7 dnia odpoczął. Dlatego Pan pobłogosławił dzień sabatu i poświęcił go. To jest taki kolejny, czytając 10 przykazań Bożych, wspaniały fragment, który pokazuje nam, jak możemy żyć jeszcze lepiej. Jak możemy inaczej. Dzisiaj ludzie mówią, chcielibyśmy mieć w życiu lepiej. Bóg mówi, możesz mieć w życiu lepiej, tak? I daje takie czwarte przykazanie, które mówi o sabacie, i spróbujemy dzisiaj sobie odpowiedzieć, jak to się ma do współczesnych czasów. Czy mamy czcić sabat, czy nie mamy czcić sabatu? Co dla nas dzisiaj powinno być ważne, a co mniej ważne? Oto Izrael jest w niewoli egipskiej. Pamiętacie, zanim dostali te przykazania, to byli w tej niewoli egipskiej. Doświadczają cierpienia, wyzysku ze strony Egiptu. Faraon się obawia, że ponieważ ten lud jest tak już silny i potężny, liczny przede wszystkim, że jak się spikną na jedno hasło, to ono może być niewesoło w Egipcie. Więc wpada na pomysł, że im będzie im trudniej i mniej wygodnie, tym łatwiej będzie nimi sterować. I wiecie, historia nawet współczesna, bo XX wieku, nam podobne zachowania pokazuje. Pamiętacie II wojnę światową? Myślę, że ta wojna też jest tego najlepszym obrazem. Wyzucie człowieka z jego człowieczeństwa, godności, tak naprawdę sprawiała, że ludzie stawali i ogarniała ich wielka niemoc. Oni nawet nie próbowali. Często nawet nie próbowali sięgnąć po wolność, ponieważ wcześniej wyzuto ich z wszelkich takich opcji, żeby im do głowy to nie przyszło. Podobnie było w Egipcie. Tak jak wtedy w XX wieku ludzie wołali: Boże, gdzie jesteś? Tak i wtedy w Izraelu ludzie wołali: jest nam źle, jest nam ciężko. Panie Boże, jak to wszystko się ma? Co możesz z tym zrobić? I Bóg mówi, że usłyszał to wołanie jego ludu i wysłał tam Mojżesza. Wysłał tego Mojżesza. Mojżesz, wiecie, na początku był oporny, ale później jakoś tam dał się przekonać, poszedł, może nawet niepewnie, ale robił to, co Bóg od niego oczekiwał, i wyprowadza ten lud. I na znak tego wyjścia z Egiptu Bóg daje taki dzień. To jest jeden z powodów, który nazywa się sabatem. W 5 Księdze Mojżeszowej czytamy: pamiętaj, że byłeś niewolnikiem w ziemi egipskiej i że Pan Twój Bóg wyprowadził Cię stamtąd ręką możną i ramieniem wyciągniętym. Dlatego rozkazał Ci Pan Twój Bóg, abyś obchodził dzień sabatu. Więc były dwa powody. Jeden, że Bóg pracował 6 dni, 7 dnia odpoczął, a drugi to powód tego, że Bóg wyzwolił z Egiptu Izraelitów i powiedział: będziecie na znak tego, na znak przymierza, będziecie po prostu obchodzić sabat. Musisz pamiętać. Ten fragment mówi: pamiętaj, skąd Bóg cię wyciągnął. Pamiętaj, czyja to była ręka, czyje to było silne ramię. A tą pamięć będziesz wyrażał chociażby przez to, że będziesz czcić sabat Pana Boga Twego. W Księdze Wyjścia, 31 rozdziale, 12 wierszu czytamy: i rzekł Pan do Mojżesza: powiedz synom izraelskim, zaiste przestrzegać będziecie sabatów moich, gdyż to jest znakiem między mną a wami po wszystkie pokolenia wasze, abyście wiedzieli, że ja Pan, który was poświęcam. Przestrzegajcie więc sabatu, bo jest dla was święty. Kto go znieważy, poniesie śmierć, gdyż każdy, kto wykonuje weń jakąkolwiek pracę, będzie wytrącony spośród swego ludu. 6 dni będziesz pracować, ale w dniu 7 będzie sabat, dzień całkowitego odpoczynku, poświęcony Panu. Każdy, kto w dniu sabatu wykona jakąkolwiek pracę, poniesie śmierć. Synowie izraelscy będą przestrzegać sabatu, zachowując sabat w pokoleniach swoich jako przymierze wieczne. Między mną a synami izraelskimi będzie on znakiem na wieki, bo w 6 dniach stworzył Pan niebo i ziemię, a dnia 7 odpoczął i wytchnął. To jest kolejny opis, jak Pan Bóg
zwraca się do Izraelitów i mówi: słuchajcie, to jest ważne, bo... i podaje powody dlaczego. To miało być ważne wydarzenie, coś ekstra, coś innego dla Izraelitów. Sabat był znakiem przymierza, tak jak pamiętacie z Abrahamem, kiedy Bóg zawierał przymierze, znakiem była co? Obrzeska. Tak, znakiem pomiędzy Izraelem tutaj był sabat, wyjściem jego z Egiptu. Ten dzień odpoczynku. W Księdze Wyjścia w 23 rozdziale czytamy: 6 dni wykonywać będziesz swoje prace, ale dnia 7 będziesz świętował, aby co? Ten sabat też dotyczył i zwierząt gospodarczych, wszystkiego innego. Dzisiaj no to już by było troszkę, traktory mają na wsiach, więc trochę mają łatwiej, ale żeby wypoczął twój wół i twój osioł, aby wytknął syn twojej niewolnicy. I przychodzi, ten sabat, to błogosławieństwo miało się rozlewać również na innych ludzi. Ten odpoczynek miał rozlewać się również na innych ludzi, nawet na niewolników, którzy tam dla nich mogli pracować. 34 rozdział mówi: przez 6 dni będziesz pracować, ale dnia 7 odpoczniesz, w czasie orki, w czasie żniwa odpoczniesz. Słuchajcie, jest tak, tak nawet my w życiu czasami macie, że potrzebujecie odpoczynku. Kto potrzebuje? A najlepiej już jak przychodzi niedziela, to już wiemy, że będzie odpoczynek, nie? Nawet na kazaniu da się zdrzemnąć, to już taki lajcik jest, nie, no żartuję, ale... potrzebujemy odpoczynku. Najczęściej, kiedy człowiek idzie do lekarza, to ja z tego, co słyszę i co niektórzy mi mówią i co sami sam słyszę, to ciągle słyszę: musi pan odpocząć. Tak, wiele chorób, z którymi ludzie się dzisiaj zmagają, są z przepracowania, są z tego powodu, że żyjemy w ciągłym stresie i tak naprawdę nie ma tego momentu, w którym człowiek odpoczywa. Ale czy chodziło Panu Bogu tylko o taki odpoczynek, żebyśmy po prostu leżeli na kanapie i nic więcej? To odkryjemy to, myślę, czytając dalej Boże Słowo. Przez 6 dni, dalej mówi Bóg przez Mojżesza w 35 rozdziale, wykonywać się będzie pracę, ale w dniu 7 będziecie mieli święty sabat całkowitego odpoczynku. Dla kogo? Dla mnie. Dla Patryka, dla Arka. Tak, dla mnie. Bo my jak słyszymy odpoczynek, no to kto jest najważniejszą postacią tego odpoczynku? No my. A co Boże Słowo mówi? Dla Pana. Co to znaczy? Bo to takie górnolotne słowa. Co to znaczy? Będziemy odkrywać. Każdy, kto w nim będzie wykonywał pracę, poniesie śmierć. Słuchajcie, to naprawdę Bóg często używał takich ostrych restrykcji, jeśli coś nie było przestrzegane, ale On zna naturę ludzką. On zna człowieka i On wie, że człowiek to człowiek i On zawsze, jak psalmista mówi, On wie, że jesteśmy prochem, będzie kombinował. Po prostu tak to jest. Więc wtedy to było tak ważne. Izraelici w sabat nie mogli zbierać manny. Pamiętacie, kiedy miał być sabat, mieli mieć mannę, to na ile dni Bóg dał im mannę? Nie, na 2. Na 2 dni. Tak zaopatrzył i później wszystko, co ponadto miało, zniszczyło się albo miało być zniszczone. Mieli zebrać na 2 dni. Dlaczego? Bo Bóg wiedział, że no, taka będzie sytuacja, przewidział ją i dał im tyle, zaopatrzył ich na tyle, aby mogli być na ten dzień przygotowani. Nie mogli gotować potraw, rozniecać ognia, pracować na roli, nie będziemy tych wszystkich fragmentów czytać, zbierać drewna, uprawiać handlu, nosić ciężary. To Boże Słowo wyszczególniło, czego oni nie mogli. Ale nie mamy na to czasu, bo chyba byście tyle nie dali rady. Jednak z czasem ta lista mocno się wydłużyła. Wiecie, ona, kiedy przyszedł Pan Jezus, to ona już miała dużo więcej niż to, co Bóg powiedział. Tak naprawdę po niewoli babilońskiej lista, jeśli chodzi o sabat, czego nie wolno, była już tak długa, że jak pamiętacie historię Pana Jezusa, to nawet On był oskarżany o nieprzestrzeganie sabatu. Co nie było prawdą. On nigdy nie złamał sabatu, bo gdyby złamał, będąc jeszcze wtedy pod zakonem, zgrzeszyłby, a Boże Słowo mówi, że on nie zgrzeszył. Że nie było w nim grzechu, więc nie mógł złamać. Więc te oskarżenia faryzeuszy były fałszywe i były zbudowane na podstawie pewnych dodatków, które ludzie sobie tam przez stulecia do tego sabatu podokładali. Ale to wiecie, historia pokazuje, że takie rzeczy dzieją się szybko i łatwo, jak do Ewangelii zaczynamy dodawać, to po 2000 lat mamy dzisiaj takiego różnego rodzaju hybrydy, że można się zastanowić, czy to jest jeszcze chrześcijaństwo. Tak samo było z sabatem. W sabat najczęściej uczeni w piśmie byli oburzeni na Pana Jezusa, bo wtedy uzdrawiał, uwalniał, przynosił nadzieję, kazał wstawać, brać łoże. Nie wiem, czy łoże było ciężkie, ale chyba chodziło im o to dźwiganie. Więc w ich umysłach, w ich sercach to były bardzo ciężkie przestępstwa, których Pan Jezus się
dopuszczał, więc Pan Jezus czasami im tłumaczył, wiecie, no, król Dawid nie powinien jeść chlebów, a jednak je jadł, kiedy był głodny, tak, że oni widzieli samo prawo, ale nie widzieli człowieka. Wiecie, to tak jest dzisiaj, jeśli będziemy widzieć tylko prawo, to staniemy się bardzo niebezpiecznymi ludźmi, nawet jako chrześcijanie. Można naprawdę wiele złego, i historia pokazuje różnych wypraw krzyżowych i innych rzeczy, jak wiele zła takie postępowanie i takie postawy przyniosły. Więc Jezus tam polemizował, albo inaczej, pokazywał znaczenie tego prawa faryzeuszom w jasny, przejrzysty sposób. Oczywiście oni to i tak odrzucali. Jezus powiedział, Bóg uczynił sabat dla człowieka, a ludzie odwrócili ten porządek i uczynili człowieka niewolnikiem sabatu. To jest to, co się zmieniło, kiedy już Pan Jezus przyszedł, to człowiek był zniewolony przez sabat. I z tym się Pan Jezus nie zgadzał. W Ewangelii Marka czytamy, i odszedłszy stamtąd, 12 rozdział od 9 wiersza, przyszedł do ich synagogi, a był tam człowiek, który miał uschłą rękę, i zapytali go, mówiąc, czy wolno w sabat uzdrawiać? Chcieli go bowiem oskarżyć. Czujecie klimat, tak? Przychodzicie, synagoga powinno, no pobożne miejsce, jakbyście przyszli do kościoła i tam są ponoć ludzie wierzący, siadacie, a ktoś przychodzi tylko po to, żeby sprowokować. Tylko po to, żeby cię na czymś przyłapać. Tylko po to, żeby ci jakoś dopiec, znaleźć coś, jakiegoś haka na ciebie. I było tak samo to w tej sytuacji. Chcieli go bowiem oskarżać. To nie było pytanie, że oni tak naprawdę zastanawiali się, czy to jest fair, czy nie fair. Nie, oni wiedzieli dobrze. Chcieli złapać na jakimś, w ich mniemaniu, przestępstwie Pana Jezusa. On im rzekł, któż z was, mając jedną owcę, gdyby mu ta w sabat do dołu wpadła, to czy jej nie pochwyci i nie wyciągnie? Wyciągnęlibyście? Czy czekalibyście, aż się sabat skończy? No, ja bym wyciągał. Jeszcze jakby to była droga owca, na pewno bym wyciągał, tak? Są sytuacje, w których no, nie jest wszystko takie czarno-białe. I Jezus o tym mówi. Pochwyci i nie wyciągnie. O ileż więcej wart jest człowiek niż owca. Dla owcy jesteście w stanie, no i tak z nimi było. Dla owcy jesteście w stanie złamać, albo inaczej obejść, ale jeśli chodzi o człowieka, to on dla was nie gra już żadnej roli. Podobnie jest dzisiaj w wielu aspektach, tak? Dzisiaj czasami zwierzęta są ważniejsze niż człowiek. I też jest takie ogromne niebezpieczeństwo. No to jest coś podobnego. Człowiek jest mniej wart niż owca, a zatem wolno w sabat dobrze czynić. Mówi, czy to jest coś dobrego? Czy sabat był tylko po to, żeby nic nie robić, nic i po prostu przeżyć, przetrwać? Czy chodziło Bogu o to, żeby dobrze czynić? Żeby odciąć się od tego, co jest doczesne, co mamy na co dzień, od roboty, tych obowiązków, i żeby czynić coś dobrego? Więc mówi, czy powinniśmy robić wtedy coś dobrego? No oczywiście. Wtedy rzekł temu człowiekowi, wyciągnij rękę swoją, a on wyciągnął i stała się znów zdrowa jak druga. A faryzeusze wyszedłszy, naradzali się co do niego, jakby go zgładzić. To jest niesamowite. Człowiek, który ma chorą rękę, potrzebuje pomocy, ma uschłą rękę, Jezus go uzdrawia i nie liczy się to, że Jezus go uzdrowił, liczy się to, że Jezus im podskoczył. Że Jezus w ich mniemaniu złamał sabat. Dalej czytamy w Ewangelii Łukasza, a gdy Jezus wszedł w sabat do domu jednego z przedniejszych faryzeuszów, więc w sabat synagoga była powszechnym miejscem, w którym przebywali Żydzi, aby spożyć posiłek, oni go podpatrywali. Ja nie wyobrażam sobie takiego życia. Gdzie się nie obrócisz, do tego ktoś patrzy, czy ci się noga powinie. A oni go podpatrywali i oto zjawił się przed nim pewien człowiek chory na puchlinę. Wtedy Jezus zapytał uczonych w zakonie i faryzeuszów, czy wolno w sabat uzdrawiać też, czy nie? A oni milczeli. On zaś ujął go i uzdrowił i odprawił. Potem rzekł do nich, jeśli osioł lub wół, którego jest z was, wpadnie do studni, czy zaraz, nawet w dzień sabatu, go nie wyciągnie? I nie mogli mu na to odpowiedzieć. Nie mogli mu na to odpowiedzieć, bo by się sami pogrążyli. Bo miał czynić dobre, nie było nic złego. Jezus niejednokrotnie był w opresji z powodu zarzutu nieprzestrzegania sabatu, ale to nie było prawdą. On kiedy mówi o tym, mówi nie. Czynić dobrze, nic z tym złego nie jest. Bo słowo nigdzie nie mówi, że Jezus przestąpił zakon, tak jak powiedziałem, czy zgrzeszył poprzez przestąpienie zakonu. Nigdzie Boże Słowo tak nie mówi. Ich pojęcie sabatu doprowadziło tego, że nie rozpoznali Pana sabatu.
Ich całe te tradycyjne, ten cały tradycyjny dobytek, który z czasem podokładali, sprawił, że oni nie zobaczyli Pana sabatu. Oni nie zobaczyli tego, który przynosi prawdziwą wolność. Tak jak sabat był obrazem wolności, tak nie zobaczyli tego, który przynosił wolność tym ludziom w tamtym czasie i przynosi wolność po dzień dzisiejszy. Nie zobaczyli tego, że On jest tym Mesjaszem, który już nie tylko wyprowadza jakąś grupę ludzi z Egiptu, ale który staje się Zbawicielem wszystkich ludzi. To im umknęło, to przeoczyli. Tylko dlatego, że mieli swoje zafiksowanie na punkcie sabatu. W tym czasie szedł Jezus w sabat, Mateusz mówi w 12 rozdziale, wśród zbóż, a uczniowie Jego byli głodni i poczęli rwać kłosy i jeść. A gdy to ujrzeli faryzeusze, rzekli do Niego, oto uczniowie Twoi czynią, czego nie wolno czynić w sabat. A On rzekł im, czy nie czytaliście, co uczynił Dawid, kiedy był głodny, on i ci, którzy z nim byli? Jak wszedł do domu Bożego, jadł chleby pokładne, których nie wolno było jeść jemu ani tym, którzy z nim byli, tylko samym kapłanom? Albo czy czytaliście w zakonie, że w sabat kapłani w świątyni naruszają sabat, a są bez winy? Ale mówię wam, że tutaj jest coś więcej, większego niż świątynia. I gdybyście byli zrozumieli, co to jest miłosierdzia, chce, a nie ofiary, nie potępialibyście niewinnych. Albowiem Syn Człowieczy jest Panem sabatu. I odszedłszy stamtąd, przyszedł do ich synagogi, a był tam człowiek, który miał usłą rękę i zapytali go, mówiąc, czy wolno w sabat uzdrawiać. Chcieli go bowiem oskarżyć. I znowu jest ta historia o tym człowieku, którą już czytaliśmy. Czy wolno, czy nie wolno? A, rwali w sabat. Niedobrze. Co to w ogóle za uczniowie? Co to za nauczyciel, który na to pozwala? To jest wielkie nieporozumienie. Jezus, który przychodzi i daje ludziom wolność, jest odrzucany, a w zamian za to ważniejsze są prawa i ustawy, które jacyś ludzie z czasem po prostu dokładali. Czy sabat nie był dany po to, by pamiętać o wyzwoleniu? No z tego, co czytaliśmy, tak. Dwa powody. Bóg 6 dni pracował, a drugi powód, pamiętaj o wyzwoleniu. Pamiętaj o tym, że wyciągnąłem, że wyprowadziłem cię z Egiptu. To były dwa bardzo ważne powody. Przecież to właśnie Jezus robił w sabat. Uzdrawiał ludzi, tak? Czytamy, że uzdrawiał ludzi. Czytamy, że wyganiał demony. Czytamy, że byli też tacy ludzie, którzy byli wskrzeszani. Czytamy, że Jezus dawał wolność, taką prawdziwą wolność ludziom. Czyli robił to wszystko, co było zgodne z założeniem, o którym Pan Bóg powiedział, pamiętaj o dniu sabatu, o dniu Twojego wyzwolenia, kto Cię wyzwolił. I przyszedł, Łukasz mówi w 4 rozdziale, i przyszedł Jezus do Nazaretu, gdzie się wychował, i wszedł według zwyczaju swego w dzień sabatu do synagogi i powstał, aby czytać. W synagodze w sabat spotykali się Żydzi i tam mężowie powstawali i czytali konkretne urywki proroków. I czytamy o tym tak, jak to było w zwyczaju. To było coś normalnego, że w sabat było się w synagodze. I podano mu księgę proroka Izajasza, a otworzywszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane. To tak czasami jak ty masz, tak? Potrzebujesz jakiegoś słowa, przechodzisz jakiś czas w swoim życiu i tego poranku czytasz Boże Słowo i nagle czytasz taki tekst Słowa Bożego, który mocno porusza twoje serce i wiesz, że to Bóg mówi do ciebie. Jezus tam wstał, czyta ten fragment Słowa Bożego, który mówi: Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę, posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność, abym zwiastował miłościwy rok Pana, i zamknąwszy księgę, oddał ją słudze i usiadł, a oczy wszystkich w synagodze były w niego wpatrzone. Zaczął wtedy mówić do nich: dziś wypełniło się pismo w uszach waszych. To musiała być niesamowita chwila. Oto nadszedł, jak tutaj Łukasz opisuje, miłościwy rok Pana, to jest okres łaski. Oto się wypełnia to, o czym prorokował Izajasz. Tam ludzie siedząc w tej synagodze są żywym świadectwem przyjścia Mesjasza na świat.
Tego, który daje wyzwolenie. Tego, który głosi dobrą nowinę ubogim. Tego, który zmienia rzeczywistość. Tego, który daje nadzieję. Wiecie, ten rok jubileuszowy, miłościwy rok Pana, to on w Izraelu miał miejsce co 50 lat. Wtedy były anulowane wszelkiego rodzaju długi, wszelkiego rodzaju zobowiązania. To był miało wtedy miejsce tak zwane odkupienie. Więc jak ktoś tam coś miał, to było mu kasowane. Czy to była ziemia, czy to był jakikolwiek majątek, było mu darowane. A Jezus mówi coś więcej, oto teraz jest miłościwy rok Pana, tak naprawdę okres łaski, coś więcej niż darowanie jakichś długów finansowych, ekonomicznych zobowiązań, ale coś o wiele więcej, prawdziwa wolność. To właśnie tam, ogłaszając ten rok, za chwilę Jezus idzie do Kafarnaum i uwalnia człowieka z opętania demonicznego. On mówi, przyszedłem po to, to ja jestem tym, nad którym jest Duch Pański. Przyszedłem, aby ogłosić. Przyszedłem, abyście mogli zobaczyć. Wszystkie te cuda dokonane zostały, by ludzie mogli być wolni. By mogli doświadczyć prawdziwej wolności. Pan Jezus stał się naszym sabatem, czymś więcej niż dniem odpoczynku. Czymś więcej niż tylko relaksem. On stał się naszym odpocznieniem. Dlatego Pan Jezus mówi o sobie, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam odpocznienie. On już nie mówi tylko o dniu, w którym możemy odpoczywać, ale on mówi o sobie samym, jako tym, do którego człowiek może przyjść. Bo jesteś zmęczony? Jesteś zmęczony swoimi grzechami, jesteś zmęczony swoim życiem, jesteś zmęczony konsekwencjami swoich decyzji. Jezus mówi, przyjdź do mnie, a ja ci dam odpocznienie. Ludzie szukają w różnych rzeczach tego odpocznienia, tej chwili zapomnienia, tego, żeby coś się za nimi nie ciągło. Niektórzy mówią, gdybym mógł cofnąć się w czasie, jak wiele bym zmienił, ale czasu nie cofniemy. Niektórzy idą w alkohol, narkotyki, jakieś uzależnienia, inne rzeczy, żeby tylko nie myśleć, żeby te rzeczy, które ich obciążają, na chwilę o nich zapomnieć. A Jezus mówi, przyjdźcie do mnie wszyscy. On nie mówi ci lepsi, ci gorsi. On nie kategoryzował ludzi jak faryzeusze. Grzesznik, celnik, niegodny. Ale on patrzył na ludzi i mówi, wszyscy jesteście godni. Jeśli jesteś spragniony wolności, to ja nią jestem. Jest inny dzień odpoczynku, jest inny odpoczynek i on jest we mnie. W Jezusie Chrystusie. To zrobił Jezus, coś o wiele głębszego niż tylko jeden dzień, który można przeżyć bardzo religijnie. Więc mówi, przyjdźcie do mnie wszyscy. Ja po to przyszedłem, aby ludzie mogli być wolni. Po to przyszedłem, abyś mógł usłyszeć Ewangelię. Dobrą nowinę. A o czym jest dobra nowina? O tym, że On umarł za twoje grzechy. Na krzyżu Golgoty. To jest dobra nowina. I jeśli człowiek przychodzi do Niego i wyznaje Mu swoje grzechy, to on, Boże Słowo mówi, kto do Niego przychodzi, On odpuszcza. On odpuszcza. On mówi, to nie jest tylko powierzchowny lifting, mała zmiana, że przestaniemy przeklinać, czy parę rzeczy się w nas zmienią, ale mówi, ja sprawię, że będziesz nowym człowiekiem, nowym stworzeniem. Wszystko będzie nowe. To jest coś więcej niż tylko, słuchajcie, powierzchowne zmiany, które możemy osiągnąć, nie wiem, dzięki psychologii, czy paru innym współczesnym wynalazkom. Kiedy przychodzimy do Jezusa, to jest o wiele głębsze, to jest prawdziwe, to jest zmieniające nas naprawdę. To Jezus mówi, kiedy mówi, przyjdźcie do mnie, który jesteście spracowani, u mnie jest odpocznienie. Może jesteś człowiekiem wierzącym. Od wielu lat ja mam do ciebie pytanie, czy przychodzisz do Jezusa, aby odpoczywać? Czy Jezus jest twoim odpoczynkiem? Czy stał się tylko dodatkiem twojego życia? Czy tak naprawdę, jak masz dość, tak naprawdę jak wciśnienie jest ogromne, to modlisz się, szukając Bożego oblicza. Mówisz, Panie Boże, nie daję sobie z tym rady. Praca, dom, rodzina, wszystkie te obowiązki potrzebuję odpoczynku w Tobie. Gdzie szukasz odpocznienia? Jezus mówi, przyjdźcie do mnie wszyscy spracowani. Gdzie ktoś, kto żyje wygodnym życiem, nie jest spracowany. Ktoś, komu życie nie uwiera, grzech i inne rzeczy, to po prostu on nie potrzebuje Jezusa. Znaczy, jemu się wydaje, że nie potrzebuje Jezusa. Ale my jesteśmy zmęczeni, potrzebujemy Jezusa. Jezus mówi, ja jestem. Przyjdźcie, a ja wam dam ukojenie. Czytamy, że Bóg stworzył świat siódmego dnia, odpoczął od wszystkich swoich dzieł. Kiedy Jezus, przychodząc na świat, oddając siebie jako ofiarę, sprawił, że możemy być nowym stworzeniem. Ta historia się powtarza. Bóg tworzy 6 dni. Człowiek jest wisienką na torcie tego stworzenia, tak? Na samym końcu. Człowiek został stworzony i teraz przychodzi Jezus. I co mówi? Mówi o nowym stworzeniu.
Mówi o nowym życiu. Mówi o życiu wiecznym. Mówi o Królestwie Bożym. Ta historia się znowu powtarza. Zostaliśmy stworzeni, Boże Słowo mówi na wzór i podobieństwo Boże, a teraz dokończeniem tego dzieła nowego stworzenia, to dokończenie tego nowego stworzenia mamy w Jezusie Chrystusie. W Nim. W niczym i w nikim innym. W Nim. Tak więc Paweł mówi do Koryntian w 2 Koryntian 5:17, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. I tutaj ludzie mają przeróżne pomysły, co ten fragment znaczy. Czasami jestem przerażony pomysłowością. Ale on znaczy tyle, że dla Boga to jest nowa karta twojego życia i teraz co z tym zrobisz? Będziesz Jego uczniem, będziesz chodził, będziesz Go naśladował, będziesz słuchał Jego słów, będziesz uczył się Jego słów i ich przestrzegał, czy nie? To nie znaczy, że jeśli narobiliśmy w życiu sobie trochę bałaganu, to nagle wszystko jest skasowane i nie ma tego bałaganu. No nie. My mówimy o konsekwencjach. Czasami konsekwencje naszych decyzji będziemy ponosić. Będziemy ponosić konsekwencje naszych decyzji. To nie znaczy, że one znikają, że nagle nasze papiery, akta różnych spraw, które były przeciwko nam, one znikną. Nie, one nie znikną. Ale masz teraz nową możliwość, masz Boga, który ci pomoże przez to wszystko przejść. To nie znaczy, że nie będziesz kuszony. Ani to nie znaczy, że grzech nie wiadomo jak daleko będzie od ciebie, że nie będzie próbował owładnąć twoim życiem. To znaczy, że masz wszystkie możliwości w Chrystusie, aby go przezwyciężyć. Coś, czego do tej pory nie miałeś. Wczytywanie w ten tekst innych bzdur jest jak najbardziej niebiblijne. Jak najbardziej niebiblijne. To znaczy być nowym stworzeniem. Galacjan czytamy, albowiem ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, lecz nowe stworzenie. Ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy. Ale to, czy jestem nowym stworzeniem, czy się nowo narodziłem. Nie jak bardzo jestem dobry, nie jak bardzo jestem religijny, nie w jakim kościele jestem członkiem. To nie te rzeczy sprawiają, że jesteśmy nowymi stworzeniami. Nie nawet nie to, jak dobrze znasz Biblię i jak pięknie się modlisz. I jak bardzo dobrze argumentujesz pewne swoje zdanie. To nie ma znaczenia. Znaczenie ma to, czy jesteś nowym stworzeniem. A Boże Słowo mówi, że nowym stworzeniem jesteś wtedy, kiedy Jezus Chrystus staje się twoim Panem i twoim Zbawicielem. Kiedy przychodzisz pod krzyż Golgoty i tam doznajesz przebaczenia. Kiedy rozumiesz swój stan, rozumiesz swoje grzechy, jesteś jak ten, któremu przebaczono 500 denarów i wiesz, że to jest naprawdę ogromny dług. Rozumiesz ten dług. Dzisiaj wielu ludzi nie rozumie swojego długu, bo im się mówi, że przyjdź do Jezusa, wszystko będzie fajnie. I on przychodzi, bo mu mówią. Ale jeśli człowiek nie rozumie, dlaczego jest grzesznikiem i jaka jest konsekwencja tego grzechu, a jest nią śmierć, oddzielenie od Boga, wieczne potępienie, no to słuchajcie, no to nie bardzo ja wiem, za co jestem wdzięczny. To tak jak z dziećmi, tak? Kiedy im dajesz i dajesz i dajesz, czy one szanują? Nie! Ale jak zapracuje, jak go to zaboli, jak zrozumie, ile dana rzecz ma, jaką ma wartość, to jest inna bajka. I potem ludzie są rozczarowani Bogiem, bo oni myśleli, że Bóg za nich załatwi 50 lat, 40 lat, 30 lat ich nieposłuszeństwa i życia w grzechu w jeden dzień. Że Bóg zapłaci za nich rachunki i wiele innych rzeczy zrobi. No nie, to nie dżin. I to nie ta religia. Tu chodzi o Jezusa, który daje zbawienie. Niekoniecznie płaci rachunki i niekoniecznie wszystko załatwia za nas. Ale pomaga nam w tym, zdecydowanie. Zdecydowanie nam pomaga na poukładać te rzeczy. Zdecydowanie nam pomaga żyć w prawdzie i w prawdomówności i prostowania tego, co się wydaje nie do wyprostowania. Tak Bóg może wyprostować rzeczy, które się wydają dzisiaj nie do wyprostowania. Ale On tego za nas nie zrobi. On to, co nam daje, to nowy start, nowe życie, nową możliwość. Wszystko to, co potrzebujemy do życia pobożności i do zbawienia, jak mówię, Boże Słowo. Brat Henryk Turkanik powiedział, że to taki nowy Eksodus. W liście do Rzymian 8:1 czytamy:
Przeto teraz nie mamy żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. To jest to. Nowe stworzenie, to znaczy, że nie ma potępienia dla mnie, jeśli jestem w Chrystusie Jezusie, bo zakon ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, uwolnił cię od zakonu grzechu i śmierci. Tak, byłem winny wszystkich moich przestępstw, kłamstw i brudów. Gdyby je tu wymieniać, to pewnie lista byłaby długa, ale Bóg mówi, że ja to wszystko przybiłem do krzyża. To się dzieje, kiedy jestem nowym stworzeniem. Widzicie, do Kolosan czytamy w 1 rozdziale, 12 wierszu. Dziękując Ojcu, który nas zdolnymi uczynił do uczestniczenia w dziedzictwie świętych w światłości. Aha, nie muszę żyć w tych starych brudach. Zostałem przeniesiony z ciemności do światłości. Do świętych światłości. To jest to dziedzictwo, które Bóg mi dał. Który nas wyrwał z mocy ciemności, przeniósł do królestwa Syna swego umiłowanego, w którym mamy odkupienie i odpuszczenie grzechów. To, co dręczy ludzi, to nasz grzech. To, co nie daje nam spokoju i spędza sen z powiek wielu ludziom, to jest grzech. Może go tak nie nazywają, ale to jest grzech. To jest nasze oddzielenie od Boga. To sprawia, że nie możemy być szczęśliwi. To sprawia, że nie możemy być wolni. Ale w Jezusie? Tak. W Jezusie możemy doświadczyć tej wolności. Tak więc, czy chrześcijanie powinni w sabat obchodzić sabat? Również dzisiaj są ludzie, którzy twierdzą, że jak najbardziej, ponieważ Bóg powiedział, że to jest ustawa na wieki. Ja jednak ośmielę się nie zgodzić z tą opinią. Pamiętacie pierwszy synod Kościoła w Dziejach Apostolskich? Muszą się spotkać. Chłopaki, apostoły mają pierwszy problem, taki poważniejszy. Znaczy, problemów mieli więcej, ale ten był poważny, bo są Żydzi, którzy się nawracają i są poganie, którzy się nawracają. Dwa przeciwstawne sobie światy. I muszą podjąć decyzję, co jest ważne, żeby ci Żydzi się uspokoili, a ci poganie nie poszli za daleko. Tak? Powiedzcie mi, czy tam jest wymieniony sabat? Nie. A co jest wymienione? Przesumowanie się od krwi. Od nierządu, od krwi i od tego, co uduszone. Tak? Nie ma tam sabatu. Więc uczniowie Jezusa są uczniami, są apostołami, więc to, co mówią, dla nas jest autorytatywne, tak? Więc oni nie powiedzieli ani słowa o sabacie w tamtym miejscu. Gdyby sabat był ważny, myślę, że to była pierwsza rzecz, którą by powiedzieli jako ważne przykazanie również dla pogan. To jest jeden z powodów, dla których nie zgadzam się z tym, że dzisiaj współcześnie my jako wierzący ludzie mamy obchodzić sabat. W Dziejach Apostolskich czytamy, dlatego sądząc, że nie należy czynić trudności tym spośród pogan, którzy nawracają się do Boga, ale polecić im, żeby się wstrzymywali od rzeczy splugawionych, przez bałwany, od nierządu, od tego, co zadławione i od krwi. Tyle. Nie było znowu żadnej listy dłuższej, w krawacie, bez krawatu, w garniturku, bez garniturka i innych tam. Nie, nic z tych rzeczy. To uznali apostołowie jako ważne rzeczy, ważne elementy i tyle. Czy gdyby sabat był ważny dla uczniów, ominęliby to? Moim zdaniem nie. W samych Dziejach Apostolskich mamy mowę o sabacie 9 razy, tyle tego naliczyłem. I to jest zawsze w kontekście niewierzących Żydów. W tamtym czasie w sabat apostołowie chodzili do synagog, bo tam spotkali Żydów, którym mogli zwiastować. Oni szli tam, gdzie byli ludzie, którym mogli zwiastować. Więc ci, którzy byli powołani, żeby zwiastować Żydom, szli tam, gdzie byli Żydzi. No, a gdzie oni byli? No, byli w sabat, byli w jednym miejscu, w synagodze. Więc wykorzystywali te możliwości. Paweł szedł tam, gdzie byli poganie. No to też szedł na Areopagu, szedł, bo tam byli poganie. Tak? Więc on nie chodził gdzieś tam, może przypadkowo kogoś spotkam, ale szedł tam, gdzie ta Ewangelia miała być głoszona. Więc do Kolosan Paweł napisał tak. Niechże was nikt nie sądzi z powodu pokarmu, napoju albo z powodu święta lub nowiu księżyca bądź sabatu. To był problem wtedy dla nich. Wy tacy chrześcijanie. A sabat to co? To my tu wierzymy. My tu z Abrahama jesteśmy. Izrael, naród wybrany. Nie. Nie mogę cię nikt sądzić z powodu sabatu, mówi Boże Słowo. Wszystko to są tylko cienie rzeczy przyszłych. Rzeczywistością jest Chrystus. Cienie rzeczy przyszłych, to znaczy przyjdzie wielki ucisk, przyjdzie 1000-letnie królestwo i ten sabat wtedy tam odegra rolę. Naród izraelski też odegra pewną rolę. Kochani bracia i siostry, rzeczywistością dla nas, tu jest napisane, najważniejszą jest Chrystus. Sabat jest tylko cieniem. Dla tamtych ludzi był podstawą. Ale to był cień, mówi apostoł Paweł. Kiedy Boże Słowo podaje listę grzechów, których jeśli je czynimy, tam bałwochwalcy, mężołożnicy i tam cała ta lista jest, różne są te listy, kiedy Boże Słowo je podaje, ja nigdzie nie wyczytałem, tam jest napisane zawsze, że Królestwa Bożego nie odziedziczą, nigdzie nie wyczytałem, że nie
czczących sabatu nie odziedziczą nic, ani słowa. To znaczy, że to nie miało już, kiedy przyszedł Jezus, Pan sabatu, kiedy Jezus umarł i zmartwychwstał, to przestało mieć znaczenie. Przyszła nowa rzeczywistość, nowe przymierze. Stare przeminęło. Stare przymierze przeminęło, jest nowe przymierze, które jest w Jezusie Chrystusie. Dzisiaj mamy nowe odpocznienie, mamy nowy dzień odpocznienia. Psalmista powiada w psalmie 118: kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się kamieniem węgielnym, przez Pana się to stało i to jest cudowne w oczach naszych. Oto dzień, który Pan uczynił, weselmy i radujmy się w nim. Psalmista prorokuje coś, co się wydarzy w Jezusie Chrystusie. Kto został odrzucony? Kamień węgielny to nikt inny jak Jezus Chrystus. I On został odrzucony. I co On mówi o tym dniu? To jest dzień, który ustanowił Pan. I co w tym dniu człowiek ma robić? Dokładnie, ma się weselić i radować. A jaki to był dzień? Kiedy Jezus zmartwychwstał? W niedzielę. Dzień po sabacie. Czy uzasadnione jest nasze bycie tutaj dzisiaj? To jest dzień, w którym powinniśmy radować się i cieszyć tym, co Jezus dla nas zrobił. Tak jak Izraelici cieszyli się z wyzwoleniem, tak my się możemy dzisiaj cieszyć wyzwoleniem. Bo każdy, kto doświadcza jakiegoś Bożego działania, chce przyjść i oddać Bogu chwałę, mógłby spędzić ten czas całkowicie inaczej, oczywiście. Ten kamień odrzucony to jest Pan Jezus Chrystus i to jest dzień, jak Boże Słowo mówi, w którym mamy radować się i weselić. To jest dzień zmartwychwstania Pana Jezusa Chrystusa. W objawieniu czytamy: w dzień Pański popadłem w zachwycenie i usłyszałem za sobą głos potężny, jakby trąby, który mówił. Więc Jan mówi już o tym dniu jako dzień Pański, czyli dzień, w którym zmartwychwstał Pan Jezus. W dniu Pańskim miałem objawienie. Czyli dla tych chrześcijan już pierwszych po Panu Jezusie, to już niedziela zaczęła odgrywać znaczenie. Czytamy w Ewangelii Jana: a gdy nastał wieczór owego pierwszego dnia po sabacie, więc to jest niedziela, i drzwi były zamknięte tam, gdzie uczniowie z bojaźni przed Żydami byli zebrani, przyszedł Jezus, stanął po środku i rzekł do nich: pokój wam. A to powiedziawszy, ukazał im ręce i bok i uradowali się wtedy uczniowie, ujrzawszy Pana. Zobaczyli ręce, bok. Kiedy? Pierwszego dnia po sabacie. Dalej czytamy: i znowu rzekł do nich Jezus: pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. A to rzekłszy, tchnął na nich i powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego. A kiedy zstępuje Duch Święty? Kiedy zstąpił Duch Święty? W dniu zielonych świąt. A co to był za dzień? Który? 50. A co miało być co 50? No to w tym obozie symbolicznie lat. Dokładnie. Znaczy, to wszystko pokazuje nam jasno Boże Słowo. Boże Słowo no, jest tutaj niesamowite. My zaś odpłynęliśmy, w Dziejach Apostolskich czytamy, z Filipii po święcie Przaśników i w 5 dni przybyliśmy do nich, do Troady, gdzie spędziliśmy 7 dni. A pierwszego dnia po sabacie, gdy się zebraliśmy na łamanie chleba, pierwszego dnia po sabacie zbierali się na czym? Na łamaniu chleba. W pierwszym liście do Koryntian czytamy, kiedy czytamy o wieczerzy, że tam przeginali, tak? Oni sobie zrobili imprezę z wieczerzy. Ta wieczerza tamta, jak wyglądała, a nasza współczesna, to są dwa różne światy. A był stolik, oni sobie elegancko leżeli, jedzonko, fajna agape. To troszkę inaczej wyglądało, tak? To też prowadziło do nadużyć. Bo czytamy, Paweł mówi wtedy do nich: wy wtedy, gdy się schodzicie w zborze, nie spożywacie w należyty sposób wieczerzy pańskiej. Oni się schodzili. To było centralne, być razem tego dnia, żeby łamać chleb, żeby spędzić z sobą czas, żeby świętować zmartwychwstanie Pana Jezusa. Ci nowonarodzeni chrześcijanie zgromadzali się pierwszego dnia po sabacie. Dla nas to jest niedziela. Sobotę wykorzystywali, żeby głosić Żydom, żeby znaleźć się tam, gdzie oni będą, więc oni to robili. By zwiastować Chrystusa, by uwielbiać Boga
by spożywać wieczerzę. Po to tu jesteśmy, by modlić się wspólnie. Ojcowie Kościoła, jak Justyn Męczennik, Ireneusz, Ignacy, Klemens Aleksandryjski, Tertulian, sprawdziłem ich różne wypowiedzi, tych ludzi by tu można było więcej wypisać. Niektórzy z nich to są bezpośrednio uczniowie apostołów, więc ciekawie nawet jest zobaczyć, jak ten Kościół się kształtował i ich nabożeństwowanie się kształtowało w tamtym czasie. I jest taki zapis ucznia Jana Ignacego, który mówi tak: tak więc ludzie żyjący dawniej w starym porządku rzeczy doszli do nowej nadziei i nie zachowują już szabatu, ale obchodzą Dzień Pański, w którym to przez Jezusa Chrystusa i przez śmierć także i nasze życie wzeszło jak słońce. Ha! Czyli oni mówią, on mówi, nie, ci co się nowo narodzili już nie obchodzą sabatu, ale się schodzą pierwszego dnia po sabacie, żeby być razem. Więc ten męczennik opisuje, jak chrześcijanie zbierali się, czytali pisma apostołów i proroków, później byli zachęcani do prowadzenia świętego życia i napominani do tego, żeby pamiętać to, co było czytane, rozważać w swoim sercu. Modlili się wspólnie, on relacjonuje, to jest 135 rok, słuchajcie, to nie tak dawno, 100 lat po śmierci Pana Jezusa, to się już tak kształtuje. Przyjmowali wieczerze, zbierali kolektę, gdzie każdy dawał ile mógł. Sobie myślę, o, no to mamy tą praktykę jak najbardziej właściwą. Ten tekst zmusił mnie do grzebania trochę głębiej, jak to robili pierwsi chrześcijanie. To jest rok około 135. Dlatego autor listu do Hebrajczyków pisze później tak: Nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych zwyczaju, lecz dodając sobie otuchy, a to tym bardziej, iż lepiej wiecie, że się ten dzień przybliża. Nie chodzi o to, że pójdziesz do piekła, nie chodzi o to, że nie wiadomo, jakie nieszczęście cię spotka, ale jeśli bycie we wspólnocie z innymi ludźmi wierzącymi nie ma dla ciebie znaczenia, to coś tu jest nie tak. Paweł mówi, autor listu do Hebrajczyków mówi, nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych zwyczajów. Wiecie, zawsze byli tacy, którzy uważali się za lepszy od innych. Bardziej święci, bardziej pobożni, bardziej w ogóle sami naj. Trudno. To musimy takich ludzi zostawić. Ja pytam dzisiaj o ciebie i o siebie. Nie? Czy dla nas wspólne zebrania, bycie razem, to jest coś ważnego, czy nie? Te wspólne spotkania miały na celu budowanie siebie nawzajem. Tam ludzie mieli budować się nawzajem, modlić się wspólnie. Dlatego tu jesteśmy, dlatego ja tu jestem każdej niedzieli, aby te rzeczy mogły mieć miejsce. Jestem tutaj, aby czcić Pana. Mam nadzieję, że wy również jesteście tutaj po to, aby czcić Pana. Odpoczynek to nie siedzenie w wywalonym na kanapie z pilotem w ręku i po prostu byle nie robić nic. Dla wielu ludzi tak kojarzony jest odpoczynek. Ale tak jak czytaliśmy, odpoczynek miał być dla Pana. Ja wiem, że współcześnie wszystko chodzi o nas. To my jesteśmy najważniejsi, najpiękniejsi, najcudowniejsi i mamy się najlepiej czuć. Ale to jest współczesny humanizm. Boże Słowo tak nie mówi. Boże Słowo mówi to. Bóg jest najważniejszy, Bóg jest najważniejszy. I jeszcze raz, Bóg jest najważniejszy. Nie my, lecz Bóg. Świat to postawił wszystko do góry nogami, więc sabat czy niedziela, dzień odpocznienia, tylko tak spędzony, nic nie wnosi w nasze życie. To jest dzień, gdzie powinniśmy się skupić na Bogu, na relacji z innymi wierzącymi, by przynieść uwielbienie Bogu. I wielu z was znam i wiem, że ciężko pracujecie. Niejednokrotnie wielu z was 6 dni w tygodniu, a niektórym i 7 dni w tygodniu się zdarza. I to nie jest tak, że to się dzieje tam przez tydzień czy dwa, bo to idzie znieść. Ale nieraz latami tak pracujecie. Jesteście zmęczeni, przemęczeni, macie dość i pewnie byście mi przytaknęli, że tak jest. Tak? Macie dość czy nie? Macie. Więc Bóg mówi, jest dzień odpocznienia. Ale nie chodzi tylko o to, żeby się jakoś tam odmurzyć i po prostu jak roślina siedzieć i przeglądać kanały telewizyjne, ale żeby mieć możliwość bycia z Bogiem, aby mieć możliwość bycia z rodziną, bycia z innymi ludźmi wierzącymi, zbudowania się. Kiedy pracujecie, wielu z was w różnych warunkach, o różnych porach, czasami nie macie czasu na to, żeby głębiej poczytać Słowo Boże. Po prostu taki jest rodzaj pracy. I zdarzają się takie sytuacje. A Bóg mówi, hej, ale co z twoim dniem odpocznienia? Kiedy możesz to zrobić? Dla niektórych to już nabożeństwo w samo sobie tym jest. Myślę, że to jest mało. Bóg mówi, możesz odpoczywać.
To jest ten dzień, w którym nie idziesz do pracy. To jest ten dzień, gdzie możesz więcej Bożego Słowa poczytać. Ten dzień, w którym możesz więcej się pomodlić. Ten dzień, gdzie możesz spotkać się z innymi współbraćmi i po prostu zbudować siebie nawzajem. Gdzie możecie się razem pomodlić, bo w tygodniu rzeczywiście może nie być na to czasu ani miejsca. Tak jest, w takich czasach żyjemy zwariowanych i trudno z tym walczyć. No kto z tym będzie walczył, chyba że się wszyscy z roboty pozwalniamy i będziemy, niektórzy mówią, bo pierwsi chrześcijanie codziennie się spotykali. No fajnie. Pierwsi chrześcijanie na zmiany nie pracowali, na czterobrygadówki nie pracowali i wiele rzeczy pierwsi chrześcijanie nie mieli, tak jak my mamy. Ale z tym, co mamy, co robimy? Jeśli musisz iść do pracy w niedzielę, zdarza się. No, jak masz taką pracę, no to trudno z tym dyskutować. Ale ja mam pytanie, to jaki inny dzień jest twoim dniem odpoczynku w Bogu? Jeśli będziesz miał poniedziałek wolny, albo wtorek, albo środę, co w tym dniu zrobisz? Czy poświęcisz go Bogu? Czy spędzisz więcej czasu z Bogiem? Czy spędzisz więcej czasu z swoją rodziną? Czy po prostu bierne przeczekanie 24 godzin, aby następnego dnia wrócić w te same tryby? Słuchajcie, Bóg nie jest nikim złośliwym. On, Boże Słowo mówi, że jest dobry. I kiedy mówi o odpoczynku dla nas w Nim, to znaczy, że naprawdę to jest dla nas dobre. To jest coś, czego On od nas chce i to jest coś, co jest dla nas ogromnym błogosławieństwem. Czy nie warto z tego skorzystać? Tak jak dla Żydów sabat był dniem odpoczynku ku czci Pana, tak dla nas niedziela powinna być takim dniem. Jeśli się nie da, to jakikolwiek inny dzień, ale mieć ten dzień, który po prostu spędzamy więcej z Bogiem, mamy taką możliwość i chcemy to robić. To możesz czytać więcej, możesz czytać jakąś dobrą lekturę, która będzie budowała twoje życie. No, wiele rzeczy można zrobić. Wiecie, co ludzie robią najczęściej? Z tego, co odkrywam, to najnowszym trendem jest hipermarket. Jak jest nuda w domu, tak, bo nawet telewizor ci się już kiedyś może znudzić, nie? Że w telewizji zbyt wiele nie ma. Więc wiecie, co robią ludzie? Idą do hipermarketu. Nieważne, czy ma kasę, czy jej nie ma, ale pooglądać można, tak? I włóczą się całymi dniami po tych hipermarketach bez celu. Urąbani, raczej dla mnie hipermarkety w ogóle to jest, wiecie, chyba dla większości facetów to działa jak pochtana byka. Jak można, to trzeba omijać. Ale wracasz i na drugi dzień idziesz do pracy i ty nie masz nic. Nic z Bogiem specjalnego nie przeżyłeś, bo twój Bóg był w hipermarkecie. Bo jest fajnie, bo można tego, tak fajna atmosfera jest, pochodzić, pooglądać. Tak ludzi wielu robi. Ja wam powiem tak, niedziela mogłaby być dniem wolnym, gdyby ludzie nie chodzili do hipermarketów. Bo nie byłoby zarobku, nikomu by się nie opłacało. Ale ci, co ze sobą, jak Boże Słowo mówi, poza zborem, ja nie mówię, może się zdarzyć, że komuś coś jest nagła potrzeba, tak? Tylko ja mam wrażenie, że często to nie jest nagła potrzeba, to jest po prostu, bo z nudów nie ma co robić. No co ja będę jechał tam siostrę odwiedzić, która może w zborze nie była jakiś czas, albo coś się w jej życiu dzieje, poświęcę jej czas, żeby się z nią pomodlić, czy ją pobłogosławić, jak ja mogę sobie iść do hipermarketu, bo ja to jestem ktoś. Rozumiecie, to nie o to Bogu chodziło. To nie o taki odpoczynek, nie o takie wolne, nie o taką cześć Bogu chodziło w żaden sposób. Ja sam kiedyś bardziej przykładałem się w tej sferze, przykładałem do tego większą wagę. W ogóle kiedy się nawróciłem, to była trochę inna skrajność, jeśli chodzi o niedzielę, bo mi mówiono, że nawet nie powinno się podróżować, a ja musiałem do domu wracać. I zawsze miałem Piotra, czy ten Pan Bóg mnie za to nie ukaże, ale ja nie miałem innego wyjścia. Do szkoły trzeba było iść. To są skrajności. To są skrajności. No ale tak byłem trochę wychowany w takiego rodzaju pobożności. To nie o to chodzi. Więc możesz nic nie robić, możesz wszystkie seriale sobie obejrzeć w niedzielę, to jest twoja sprawa. Tylko mijasz się z tym, co Bóg tobie zaoferował. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Pamiętaj, że to jest dzień, w którym ja chcę więcej z tobą. Pamiętaj, że to jest ważny dzień. Jeśli nie możesz być w zborze z błahych powodów, to niedobrze. Znamy ludzie z błahych powodów, bo mi się dzisiaj nie chce. To nie jest powód. Że mi się nie chce, to nie jest powód. Jak jutro ci się nie będzie chciało iść do pracy, to co, nie pójdziesz, powiesz, wiesz co, kierowniku, dzisiaj nie idę do pracy, bo mi się nie chce. No to we wtorek możesz iść już od razu po świadectwo pracy i szukać nowej, tak? Zobaczcie, czemu do pewnych rzeczy mamy taką miarę, że będziemy się tu pilnować, do roboty się nie spóźnimy,
Bo jak nam kartę źle odbije, no to zaraz będzie jazda, tak? A do zboru to co tam? Można wjechać 10 po, nie ma problemu. To pokazuje, wiecie, co jest dla nas. Oczywiście zdarzają się sytuacje, tak? Mnie się też czasami zdarza, że gdzieś się spóźnię. Ale jeśli to jest notoryczne, to już nie możemy mówić, że to jest coś, co się zdarzyło, tylko mówimy o czymś, co jest po prostu, no, tak chcemy. Ja znałem ludzi, którzy nie przychodzili na uwielbienie, bo twierdzili, że po co oni mają być na uwielbieniu. No to rozumiecie, to są takie oczywiście mocne nadużycia i mocne skrajności, ale są. Jesteśmy po to, aby czcić razem Pana. Ale z tego przykazania jest jeszcze jedna lekcja. Nie bójcie się, już nie taka długa. Bóg chce, ale myślę, że warto o tym powiedzieć. Bóg 6 dni pracował i wiecie co? Bóg mówi, że On chce, żebyśmy pracowali. Mało tego, On to nawet określił. 6 dni, 1 dzień wolnego. Tak mówi Boże Słowo. Bóg chce, abyśmy pracowali. Wielu ludzi ma przekonanie, że praca jest wynikiem przekleństwa grzechu Adama i Ewy. Także w pocie czoła będzie ci ziemia rodziła. Nie. Praca była jeszcze zanim oni zgrzeszyli. Bo Bóg powiedział do nich jasno i wyraźnie. Masz nazwać zwierzęta i rośliny i czynić sobie ziemię jaką? To była praca czy nie była praca? Była. Więc oni pracowali. Praca nie jest wynikiem przekleństwa. Tak jak my to dzisiaj odbieramy. Nie, no muszę iść do roboty. No musisz. A nawet powinieneś. Bo Boże Słowo mówi, że masz pracować. Tak mówi Boże Słowo. Bóg o tym już to miał, Bóg pracował przez 6 dni. Człowiek od początku gdzieś tam pewne prace miał do wykonania. Oczywiście my mamy taką ocenę pracy, tak? Jeśli ktoś nie jest przepocony, nie ma takiej ciężkiej roboty w kopalni, czy gdzieś tam, to już nie jest praca. Jak już ktoś, nie wiem, jest pisarzem, a to nie jest praca, to jest przyjemność, nie? No wiesz, to zależy jak na to patrzysz, nie? To jest praca. Bóg nie mówi to jest pracą, tylko mówi, to jest coś, co ma przynosić dobro innym i dać tobie też utrzymanie. To jest praca. A czy to będzie umysłowa, czy fizyczna? Słuchaj, każdy może. Chcesz umysłowo? Ucz się. Proszę bardzo, próbuj jak najbardziej. Chcesz fizycznie? Proszę bardzo. Ty nie możesz mówić, że ten jest gorszy, a ten lepszy. Nie. Bóg mówi, że masz pracować. Nie ma tu lepszej, gorszej pracy. To jest kwestia twojego wyboru, tego, co ty chcesz w życiu robić. Matka wychowująca dzieci, wbrew powszechnej opinii, to również jest praca. To również jest praca. Chyba, że dzieci są tylko wymówką dla jej próżniactwa. Bo takie sytuacje również się zdarzają. Ale jeśli jesteś w domu, jesteś matką, zajmujesz się dziećmi, to jest twoja praca. Gorzej, jak jesteś w domu, nic nie robisz, a dziećmi się nie zajmujesz. To zadaję pytanie, czy to jest twoja praca? Dla mnie kobiety, które wychowują dzieci, pracują. Boże Słowo mówi, sami bowiem wiecie, jak nas należy naśladować, ponieważ nie żyliśmy między wami nieporządnie. O jakim nieporządku on mówi? Ani też u nikogo nie jedliśmy darmo chleba, albo w trudzie, ale w trudzie i znoju we dnie i w nocy pracowaliśmy, żeby dla nikogo z was nie być ciężarem. Nie dlatego, jakobyśmy potem prawa nie mieli, ale dlatego, że wam siebie samych daliśmy za przykład do naśladowania. Bo gdy byliśmy u was, nakazaliśmy wam, kto nie chce pracować, niechaj też nie je. Albowiem dochodzą nas słuchy, że niektórzy pomiędzy wami postępują nieporządnie, nic nie robią, a zajmują się tylko niepotrzebnymi rzeczami. Tym też nakazuję i napominamy ich przez Pana Jezusa Chrystusa, aby w cichości pracowali i własny chleb jedli. On to określa. Bardzo jasne. To nie chodzi o to, że nie możesz znaleźć pracy. No, jak nie możesz znaleźć, to jest inna bajka. A tu chodzi, czy ty chcesz pracować. Bo to jest różnica. Czasami ludzie nie chcą pracować. Czasami ludzie mówią, a tu mi dadzą, tam mi dadzą, jakoś to będzie, tu tego. Nie mam zamiaru rąk sobie brudzić. Nie mam zamiaru czegokolwiek w tym temacie robić. Zawsze się jakieś tam naiwne istoty znajdą. No nie, Boże Słowo mówi, to jest nieporządne. Czasami ktoś przychodzi tutaj i chce ode mnie jakieś pieniądze. To ja mówię, okej, możesz pozamiatać ulicę. Czy to jest praca? Tak, to jest praca. Ja chętnie za nią zapłacę. Jeśli ktoś pozamiata chodnik. Ja chętnie komuś zapłacę, jak umyję okna. Ja chętnie komuś zapłacę za pracę, którą wykonał. Bo tak mówi Boże Słowo. Ja powinienem wręcz zapłacić. I powinno to być godne.
Więc zobaczcie, Boże Słowo mówi tu wyraźnie, kto nie chce, a jeśli ma problem ze znalezieniem pracy, to jest inna bajka, ale kto nie chce, czasami ludzie nie chcą. Kościół również jest trochę takim miejscem, w którym można się nauczyć, że wszyscy tam się starają oprócz danej osoby. To nie o to chodzi. Boże Słowo mówi tutaj bardzo wyraźnie. To są mocne słowa apostoła Pawła. Dlatego mówi on mówi, to jest nieporządne. Nie zajmujecie się rzeczami niepotrzebnymi, ale to jest moja pasja. Okej, ale bracie, ta pasja ci pieniędzy nie daje. Miałeś na utrzymanie swojej rodziny. Fajnie, że masz pasję, ale jak ona nie daje ci pieniędzy na utrzymanie twojej rodziny, twojej żony, twoich dzieci, na płacenie twoich zobowiązań, to wiesz co? Musisz zrezygnować z swojej pasji i wziąć się za robotę. Fajnie, że masz pasję, ekstra, ale jak ona jeszcze nie daje, no to nie bardzo. Pracuj w cichości i Boże Słowo mówi, jedz własny chleb. Przy powieściach jest napisane, idź do mrówki leniwcze, przypatrz się jej postępowaniu, abyś co? Zmądrzał. Nie ma ona wodza, ani nadzorcy, ani władcy, a jednak w lecie przygotowuje swój pokarm, w żniwa zgromadza swoją żywność. Leniwcze, jak długo będziesz leżał, kiedy podniesiesz się ze swojego snu? Jeszcze trochę pospać, trochę podrzemać, jeszcze trochę założyć ręce, aby odpocząć. Tak zaskoczy cię ubóstwo jak zbójca i niedostatek jak mąż zbrojny. Salomon mówi, słuchaj, popatrz na mrówkę. Czy jej trzeba pokazywać palcem? Nie, ona wie, że jak nie nazbiera, to jest, wiecie, nie da rady, nie przeżyje. Ona wie, że jest czas taki i nie czeka, aż tam będzie miała kogoś nad sobą. Kto za nią załatwi? Salomon mówi, ucz się od mrówki. Nie bądź leniwy, ucz się od mrówki. W żniwa zgromadza swoją żywność. Czyli jest konkretny czas żniw i ona wie, że musi wtedy, prawda, nie może wtedy na wakacje pojechać. Przyjechać z wakacji i powiedzieć, słuchajcie, no minęło mi, to teraz musimy zrobić szczepę narodową tutaj w mrowisku. Wszyscy, nie, no, nie wchodzi w grę. Nie o tym mówi Boże Słowo. Zaskoczy cię po prostu ubóstwo. I wielu ludzi zaskakuje i oni są zaskoczeni, że ich zaskakuje. A jak patrzysz wstecz to i na życie, na decyzję, to okazuje się, że no trochę się leniwym było. Bo co innego mieć trudności, a co innego być leniwym. W 26 rozdziale Salomon mówi, leniwy mówi, to jest świetny fragment. Lwica jest na drodze, lew jest na ulicach. Słuchajcie, zawsze jest powód, żeby nie wstać rano, nie zrobić co trzeba, nie iść do roboty, nie szukać roboty. Tutaj jest przykład. Lwica jest na drodze, lew jest na ulicach. No nie da rady. No co zrobić, wszystko jest ponade mną. Nie? No, tak i zawsze miałem podgórkę, no i znowu mam podgórkę. Jak drzwi obracają się na zawiasach, tak próżniak na łóżku. Ja lubię ten fragment, on jest świetny. Leniwy wyciąga rękę do misy, lecz ciężko mu podnieść ją dalej do swoich ust. Leniwy ma się za mądrzejszego niż 7 odpowiadających rozsądnie. Tak, sam z takimi filozofami miałem do czynienia. Człowieku, ile oni mieli do opowiedzenia, co oni by chcieli, jak chcieli i co by nie zrobili, gdyby mogli. Ale nic, ani kroku do tego celu. Ale do gadania, słuchajcie. Jakbyś ich wziął do remontu, to ci wszystko powiedzą, jak trzeba zrobić. Wszystko. Ale nigdy ubrudzonego go nie zobaczysz. Czy Boże Słowo to popiera? Nie. Drodzy bracia, siostry, dlatego powinniśmy, kończąc, uczyć nasze dzieci pracy. Powinniśmy uczyć dzieci pracy, powinniśmy uczyć ich obowiązkowości, abyśmy mieli mądrych synów, mądre córki, a nie takich, którzy będą jak próżniacy obracali się na swoich łożach, a rodzice do późnej swojej starości będą się dwoić i troić, żeby ich dziecko tam po prostu mogło mieć w tej misie, a nawet jemu się nie będzie chciało do tej michy, tej ręki z tej michy podnieść. Ja widzę takie współczesne zagrożenie. Młodych ludzi, dzieci, nie mających żadnych obowiązków. Nie są uczeni żadnej pracy. Po prostu tatuś przyniesie, mamusia przyniesie, potrzeba, to kupują. To on będzie spłacał ten kredyt, będzie znowu musiał brać nadgodziny i wiele innych rzeczy, ale dziecko ma. I wiecie, co się dzieciom wtedy wydaje? One dorastają i sobie myślą, że wszystko z nieba leci. Etap świętego Mikołaja ciągnie im się do 60. Czy tak jest? Nie. Ja pamiętam, kiedy byłem, będąc nastolatkiem, trafiłem do kościoła i szybko musiałem nauczyć się tam pracy.
Co do tamtej pory umiałem, to tylko kraść i oszukiwać ludzi. To było wszystko. Pracą się nie parałem. Który głupi by się pracą parał, jak ja te pieniądze mogłem zdobyć w nik i się nie przemęczyć w ogóle. Kiedy trafiłem do kościoła, to była pierwsza rzecz, którą musiałem się nauczyć, to pracować. To była pierwsza rzecz, że nikt się nie litował nad młodym chłopakiem, który tam miał swoje przejścia w życiu, ale po prostu powiedzieli mi: okej, a teraz idziemy pracować. Pamiętam, jak budowana była kaplica i ja nie byłem w weekendy na Pogori, tylko musiałem zasuwać w pracy, której nienawidziłem, jak na przykład obczyszczać cegły z starego tynku, bo materiał nie leżał na ulicy. Ja do dzisiaj to pamiętam, to jest trauma. Słuchajcie, a jak widziałem takich cwaniaczków, co sobie przechodzili tak trele, morele i roboty w migali, to tak. Wtedy się wściekałem, wiecie, ale dziś jestem Bogu wdzięczny. Bo mogłem się wiele rzeczy nauczyć, po prostu pracując. I dzisiaj wiem, że nie muszę rozkładać rąk, jak trzeba będzie, czy tutaj, czy gdziekolwiek indziej. Będę pracował, bo się tego nauczyłem, bo ktoś się nie litował nade mną, nie pozwolił mi obracać się na pryczy mojej przeszłości, tylko powiedział: okej, przeszłość przeszłością, stary, a teraz cię nauczymy życia. Będziesz pracował. I zarabiałem, Ela to chyba jest świadkiem, dostawałem chleb z dżemem. No, Ela mi dokupowała, ale ona była zawsze taka miłosierna samarytanka. Czy słuchajcie, czy to... Ale ja jestem dzisiaj Bogu wdzięczny. Ja jestem dzisiaj Bogu wdzięczny i zastanawiam się, jak mogę moje dzieci tego uczyć. Pewno, że nie chciałbym, żeby pewnych rzeczy doświadczyli. Nikt tego nie chce. Ale pozwalanie na to, żeby po prostu nasze dzieci stały się leniwymi, bezproduktywnymi osobami, to będzie po prostu, wiecie, bić na nas samych. Bo one ciągle będą myślały, że wszystko z nieba przychodzi. I że nic nie zdobywa się ciężką pracą. Pomyślcie nad tym. Nie trzeba wiele. To są proste obowiązki domowe, które możesz powiedzieć. Wyrzucanie śmieci, sprzątanie, które już uczą pewnej dyscypliny, pewnego porządku i rozliczanie z tego. Kiedy twoje dziecko potrzebuje na coś ekstra, okej, niech zarobi. Wymyśl kolejne zadania, które może wykonać, za które mu chętnie dasz parę złotych, żeby je zrobił. Słuchajcie, już się uczy pracy. Nie musisz go wysyłać do kopalni 600 metrów pod ziemię, ani nic z tych rzeczy, ani do kamieniołomów. Ja nie mówię o tym, ale tej pracy można się uczyć. Powinniśmy jej uczyć. I oczywiście nie wszystko powinno być płatne, bo to jest druga skrajność. Są pewne rzeczy, które powinny być obowiązkiem naszych dzieci i mają je wykonać. Nie jest firma, że będziemy teraz za to, że synuś będzie chciał szklaneczkę odnieść do zmywarki, będziemy płacić, tak? No sorry. Ale i takie skrajności widziałem. Wtedy się buntowałem. Dzisiaj jestem Bogu wdzięczny i mam nadzieję, że wielu z was mogłoby to poświadczyć. Nauczyliście się pracy, pracujecie. Musimy tego uczyć kolejnych pokoleń. Również w kościele. Bo potem ludziom się wydaje, że wszystko się samo robi. Nie uczcie tego tak swoich dzieci po prostu. To jest czasami trudne, bo to wymaga trochę skupienia z waszej strony, ale myślę, że warto. Bądź jak mrówka, która nie czeka, aż palcem pokażesz. Tylko bądź jak mrówka, która ciągle czeka i szuka możliwości, co mogę zrobić, gdzie mogę iść, gdzie mogę poszukać, gdzie mogę znaleźć, jak mogę nazbierać. To wszystko, co jest mi potrzebne, żeby przetrwać kolejny sezon. Bądź jak mrówka, nie bądź jak leniwiec. Tylko zastanawia się, ciekawe, czy ktoś dzisiaj mi coś przyniesie, czy nie przyniesie. Ja powiem ci tak, jeśli będziesz robił, co możesz i to nie będzie wystarczające, Bóg ci wszystko, co potrzeba, dołoży. Ale pytanie jest, czy ty w ogóle chcesz cokolwiek robić. To jest druga lekcja. Bóg pracował 6 dni, odpoczął. Niektórzy odpoczywają i w niedzielę dla nich praca to jest, że sobie przyjdzie w niedzielę na nabożeństwo. Ogromny wysiłek. Nie. Powinieneś robić wszystko, żeby znaleźć pracę, jeśli powinieneś pracować. To jest Boże. To jest Boży obraz, Boży wizerunek. A jaka ona będzie? Słuchaj, ma ci przynieść dochód i ma ci pomóc się utrzymać. Czy będziesz pisarzem, artystą, pianistą? Nic mi do tego. Masz pracować i utrzymać się, a jeśli masz rodzinę, to swoją rodzinę. Kończąc, zachęcam was do odpoczynku w Panu i do tych zmian koniecznych, które widzicie, że warto by było może się przynajmniej nad nimi zastanowić, aby Dzień Święty święcić i naprawdę w tym dniu oddawać chwałę Bogu. Amen.